Na razie to eksperyment, który objął 15 seniorów. 10 wskazał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 5 mogli zgłosić bliscy. Asystent seniora to jest połączenie wielu form opieki. Opieka skierowana jest do seniorów i seniorek, którzy potrzebują całodobowego wsparcia. Zazwyczaj do osób samotnych, które jakoś tak niepewnie czują się mieszkając same, nie stać ich na taką opiekę, na zatrudnienie opiekunki całodobowej lub dla osób, które nawet mają rodzinę, no ale też rodzina nie jest często w stanie zrezygnować z pracy z przyczyn finansowych i zająć się na przykład potrzebującym takiego wsparcia seniorem na całą dobę. Program powstał dzięki współpracy wielu instytucji. Asystent seniora to jest pilotażowy program organizowany we współpracy kilku partnerów. Przede wszystkim jest to Stowarzyszenie Medycyna Polska i firma CenterMed, które zapewniają taką medyczną stronę tego projektu, zapewniają opiekę podstawową opiekę zdrowotną w postaci lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej. I tu warto o tym pamiętać, że mamy prawo do takiej opieki bezpłatnej, która przyjdzie do nas do domu. I przede wszystkim też Monika Szalongiewicz ze Stowarzyszenia Medycyna Polska jest koordynatorką całości, także do niej zapraszam po wszelkie szczegóły. My jako Centrum Inicjatyw Senioralnych z ramienia Miasta Poznania też jesteśmy jednym z partnerów. Fundacja Niezależni z Trójmiasta, która zapewnia taką część teleopieki i zaraz tutaj podam Państwu więcej szczegółów. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, które zapewnia pomoc i wsparcie wolontariuszy. No jest to nas sporo i dzięki temu mamy też wiele zasobów do wykorzystania, wiele doświadczenia, dzięki któremu ten projekt wygląda tak, jak wygląda. Jak wspomniała Maria Sitarska, jedną z form wsparcia udzielanego uczestnikom projektu Asystent Seniora jest teleopieka. Seniorzy otrzymali nadajniki. Korzystając z przycisku umieszczonego na dłoni, mogą połączyć się z centrum teleopieki. Guzik w niczym nie przeszkadza, jest wodoszczelny, wodoodporny, nie psuje się, nie niszczy, ma fantastyczną baterię, także tutaj nie trzeba się żadną technologią martwić. Guzik dzięki połączeniu z takim nadajnikiem, który też doskonale zbiera głos i też bardzo dobrze słychać głosy z niego się wydobywający. Dzięki temu nadajnikowi senior może się połączyć z ludźmi. No to też jest bardzo ważne, żeby się nie martwić, że to jakaś nowa technologia i taka zdehumanizowana jakaś inicjatywa. I za tym wszystkim stoi grupa świetnie przeszkolonych specjalistów. Jest i psycholog, i pracownik socjalny, i ratownik medyczny, i osoby, które z wielką życzliwością i serdecznością na każde wezwanie odpowiedzą, na każde takie naciśnięcie guzika, niezależnie od pory dnia czy nocy. Nawet jeśli przypadkowo naciśniemy taki guzik, to zawsze spotkamy się z życzliwością i takim serdecznym przyjęciem. Nikt się nie denerwuje, że nie wiem, ktoś się pomylił, czy jakoś nie do końca wie jeszcze, jak to działa. Także to jest bardzo fantastyczne w tej teleopiece, że rzeczywiście senior ma możliwość porozmawiania z bardzo dobrymi ludźmi, po prostu znamy, poznaliśmy ich, także też tutaj rekomendujemy z całego serca. Dyżurujący w Centrum Teleopieki opiekunowie nie tylko odpowiadają na wszystkie pytania seniorów, lecz także prowadzą z nimi rozmowy o charakterze towarzyskim. Chodzi po prostu o to, by seniorzy nie czuli się samotni. I te połączenia działają w dwie strony. Są to zarówno połączenia alarmowe, kiedy senior informuje, że coś się dzieje nie tak, pogorszył się jego stan zdrowia, potrzebuje rozmowy, czuje się samotny, boi się czegoś, jest niespokojny, zawsze może zadzwonić. Natomiast też z drugiej strony, z tego centrum teleopieki będą do seniora telefonować osoby tak trochę kontrolnie, żeby sprawdzić, czy urządzenie działa, trochę towarzysko i trochę na zasadzie wsparcia, żeby zapytać, czy na przykład wszystko w porządku, bo od jakiegoś dłuższego czasu nie mamy ze sobą kontaktu. Czasem, żeby po prostu przypomnieć o lekach, jeśli to jest osoba z zaburzeniami pamięci na przykład. I też po prostu podtrzymując taką więź i budując zaufanie. Ale teleopieka to tylko jeden element programu. Drugi to pomoc sąsiedzka, a trzeci pomoc wolontariuszy.
Nie obyłoby się bez pomocy ludzi po prostu. I dlatego oprócz tego Centrum Teleopieki angażujemy w pomoc seniorowi sąsiadów, co jest bardzo istotne, bo też osoby, które mieszkają blisko i są w stanie szybko dotrzeć do seniora, na przykład jeśli coś dzieje się nie tak, i na przykład Centrum Teleopieki poinformuje sąsiadów, że warto by zapukać, zajrzeć, czy wszystko w porządku, ale też sąsiedzi jakby naturalnie tworzą taką sieć wsparcia i często do swoich samotnych sąsiadów zaglądają. Także to jest bardzo ważna idea, którą też warto wzmacniać niezależnie od tego projektu. Trzecia rzecz to wolontariusze, którzy też będą przychodzić do seniorów w tym czasie, a wierzymy, że i zostaną na dłużej, po to, żeby pogadać, porozmawiać, załatwić coś w sklepie, w urzędzie, czy nie wiem, wykupić receptę, ale przede wszystkim, żeby pobyć i pogadać i jakby pozwolić seniorowi trochę wyjść z tej samotności i po prostu potowarzyszyć. Z naszej strony też oczywiście będziemy starali się zachęcać seniorów, którzy mogą, żeby spróbowali czasem wyjść z domu, jeśli jakoś długo tego nie robili. Będziemy podrzucać różne ciekawe materiały do poczytania, prasę czy różne ciekawostki. Także myślimy sobie, że to jest z każdej strony dobrze zorganizowany projekt i rzeczywiście seniorzy sami już mówią, że to jest strzał w dziesiątkę. Projekt Asystent Seniora będzie realizowany do października. Jeśli program się sprawdzi, a uczestniczący w nim seniorzy będą go dobrze oceniać, będzie kontynuowany na większą skalę. Tych, którzy nie dostali się do pilotażu projektu, nie zostawimy jednak bez pomocy, zapewnia Maria Sitarska. Pomimo, że liczba 10 osób, które wezmą udział w tym pilotażu, to niewielka liczba, to też śmiało proszę się zgłaszać do pani Moniki Szelągiewicz, ponieważ raz, że będziemy mieć listę rezerwowych, być może będzie można dołączyć później, a dwa, że nie pozostawimy państwa bez wsparcia. Nawet jeśli nie uda się wszystkich tych rozwiązań wdrożyć do państwa życia codziennego, to Flandria zawsze ma możliwość zaoferowania pomocy wolontariusza opiekuńczego, czy właśnie Center Med Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarki Środowiskowej. Także warto się skontaktować, na pewno coś razem wymyślimy, żeby państwu pomóc. Szczegółowe informacje o projekcie Asystent Seniora, a także o innych propozycjach dla seniorów znajdą państwo jak zwykle przy Mickiewicza 9.